Cześć. Ten film będzie swoistym poradnikiem, jak uniknąć zatrucia pokarmowego w Tajlandii. To, co będę mówiła, prezentowała, pokazywała zdjęcia lub filmiki, wynika z mojego doświadczenia zawodowego. Będę do Was mówić jako technolog żywności, specjalista do spraw bezpieczeństwa żywności, jako turysta. W Tajlandii byłam kilkukrotnie od 2015 roku. Jeden raz był to bardzo długi pobyt, miesięczny, stażowy, finansowany przez Jego Magnificencję Rektora SGGW. Badania moje dotyczyły Food Street. Więc jak najbardziej to co będę przekazywała wam, będzie wynikało z moich obserwacji z mojej pracy zawodowej, a także z moich zainteresowań jako turysta. Jak pojedziecie do Tajlandii, macie dwie opcje wyboru. Po pierwsze, możecie wykupić sobie pobyt all-inclusive, gdzie będziecie mieli posiłki zapewnione przez firmę, w której kupiliście taką wycieczkę czy taki pobyt, i będą to posiłki zazwyczaj w kuchni hotelowej. I tutaj do tego typu rozwiązań w zasadzie nie mam żadnych zastrzeżeń, będą to posiłki bezpieczne, pięknie podane, urozmaicone. Typowe dla tego regionu. Generalnie polecam. Natomiast, jeśli będziecie chcieli w hotelach wykupić tylko śniadania, to pozostanie Wam zorganizowanie sobie posiłków typu obiady i kolacje w tak zwanym własnym zakresie. I to rozwiązanie. Też polecam jak najbardziej. Tym bardziej, że kuchnia w Tajlandii jest bardzo tania, a po drugie y, jest ogólnie dostępna. Praktycznie restauracje są dostępne y, na każdym kroku, y, za każdym rogiem, na każdej ulicy. Jest tego naprawdę całe mnóstwo i jest co wybierać. Pierwsza sprawa, myślę, że bardzo ważna przy wyborze miejsc spożywania posiłków, to starajcie się wybierać miejsca, popularne, czyli miejsca, w których ustawiają się kolejki w takich lokalach zawsze jest duża rotacja klientów, składniki są często dokupywane, są wymieniane, schodzą, więc nie są przechowywane zbyt długo i można mieć nadzieję, że są one świeże. Kolejna sprawa to wybierajcie lokale z otwartą kuchnią. I tutaj, wbrew temu, co sądzicie, jest to bardzo popularne w Tajlandii, ponieważ w ogóle lokale restauracyjne są odmiennie wyposażone i usytuowane niż w Polsce. Nie ma tam zamkniętych budynków. Każdy lokal jest otwarty, ma własny ogródek. A bardzo wiele z nich ma tak zwaną otwartą kuchnię. Czyli już na pierwszy rzut oka jesteście w stanie zauważyć, jak pracownicy e, przestrzegają zasad higieny podczas produkcji żywności: e, czy stosują odzież ochronną, czy mają nakrycie głowy, e, czy gdzieś tam w kącie jest e, umywalka do mycia rąk, czy pracownicy z niej korzystają, e, czy posiłki e, bądź surowce e, albo półprodukty nie przechowywane są gdzieś na blacie bez temperatury chłodniczej czy produkty przetworzone stykają się bądź przechowywane są w bezpośredniej bliskości do tych surowych i tak dalej. Dla mnie otwarta kuchnia dużo bardzo mówi o Poziomie higieny w danym lokalu, i e, myślę, że nawet dla osób, które e, nie mają na co dzień takiej styczności z higieną produkcji żywności jak ja, e, pewne rażące e, błędy będą e, łatwo widoczne i na pierwszy rzut oka e, zauważalne. Takich więc restauracji nie wybierajcie, e, spokojnie możecie przejść wówczas. 20-50 metrów dalej, po to, żeby wybrać tą inną, właściwszą restaurację. Kolejna sprawa to jest kwestia sztuczców. Jak domyślasz się, w Tajlandii bardzo często spożywa się posiłki za pomocą pałeczek. I te pałeczki są bardzo często w zbiorowym pudełeczku. Na środku stołu, także każdy konsument może sobie pogrzebać, poszukać, wybrać tą pałeczkę, którą, którą chce używać do posiłku. I dość często też te, razem z tymi pałeczkami są tam też łyżki. Widelców raczej nie, nie podają w Tajlandii, no chyba że w tych bardzo drogich restauracjach, gdzie wiadomym jest, że. Przyjeżdżają turyści z Europy i mają określone przyzwyczajenia i nawyki do używania widelców. Wracając jeszcze do kwestii sztuczców. Są też restauracje, w których sztućce typu pałeczka i łyżka podawane są razem, owinięte w serwetkę lub w jakiś woreczek foliowy. Wtedy wiadomym jest, że to ryzyko zanieczyszczenia sztućców jest zminimalizowane i wybierajcie taki taki lokal, ponieważ mniej osób dotyka te sztućce mniej osób przebiera w poszukiwaniu tej akceptowalnej dla siebie pałeczki. Kolejna sprawa bardzo ważna to wybór posiłków. No i tutaj można by mówić naprawdę bardzo dużo, dlatego, że kuchnia w Tajlandii jest bardzo zróżnicowana i dużo posiłków, jest ciekawych, wartych do spróbowania. Ja natomiast tu jako technolog żywności, specjalista do spraw bezpieczeństwa żywności mam taką jedną żelazną zasadę. Lepiej wybierać jest posiłki gorące, przetworzone, świeżo po obróbce termicznej. Wiadomym jest, że temperatura i tu użyję niefachowego zwrotu zabija drobne ustroje, dlatego też aby uniknąć zatrucia pokarmowego, ważne jest, żeby posiłki były gorące. I tu z moich badań, które przeprowadzałam we współpracy z kolegami z Grecji akurat wiem, że Polacy bardzo dobrze. Rozpoznają i są wyczuleni na to, czy posiłek, który ma być gorący, faktycznie jest gorący, i jeśli nie, to kojarzą też, że może to skutkować bólami brzucha po spożyciu, czyli objawami zatrucia pokarmowego. Jeżeli już wybierzecie posiłki gorące i wiecie, że mają być gorące, czyli to musi być Świeżo po obróbce termicznej, wręcz musi parować momentami, to pozostaje też kwestia, jakie to mają być posiłki. W Tajlandii dość popularnym mięsem jest kurczak, podawany i w różnych rodzajach zup typu Tomka, bądź też w daniach typu Pad Thai oraz wielu, wielu innych. To ja bym powiedziała tak. Raz, że te posiłki muszą być gorące, a po drugie, im mniej rozdrobniony kurczak, czy mięso generalnie, tym lepiej. Ja osobiście zawsze z taką wielką dozą nieśmiałości patrzyłam na te takie posiłki z kuleczek mięsnych, mielonych. Smażonych w głębokim tłuszczu i podawanym na patyczku, na styku, to nigdy nie wzbudziło mojego zaufania jako specjalisty, tak żebym skusiła się i spróbowała. Jeżeli zauważysz, że wyposażenie kuchni jest brudne, niewłaściwe, będą e, radzić cię porozrzucane sprzęty, e, surowce, składniki, półprodukty, będzie ogólny chaos, harmider, bądź też niewłaściwy stan techniczny e, typu e, wyszczerbione meble, brudne meble, brudne sztućce. Brudny sprzęt do przygotowywania posiłków. Lepiej jest takiego miejsca unikać i wybrać zupełnie inną restaurację. Kolejna i myślę, że już ostatnia kwestia tego krótkiego poradnika to jest kwestia pobierania opłaty przez personel restauracji. Wiadomym jest, że pieniądze kojarzą się z czymś brudnym. Na pieniądzach mogą bytować drobnoustroje patogenne, które mogą być przeniesione na talerz czy na żywność, i może to stwarzać ryzyko zatrucia pokarmowego. Dlatego też wybieraj takie obiekty, w których inna osoba przyjmuje zamówienie i pobiera opłatę, a inna osoba wytwarza posiłek dla Ciebie. Problem jest w, w sytuacjach, kiedy korzystasz z food strida, Wtedy y, tam no, je, pracuje na stoisku tylko jedna osoba, przeważnie. I y, y, to ta osoba i pobiera y, opłatę, i przygotowuje, i pakuje dla ciebie y, posiłek. Zwróć w takich sytuacjach uwagę, czy stosuje rękawiczki, y, czy y, te rękawiczki ma poprawnie nałożone, czy je zmienia dość często, a nie jedna rękawiczka przez 4-5 godzin Użytkowania. Biorąc pod uwagę wszystkie wskazówki, które Ci przekazywałam, chciałabym zarekomendować spędzanie wolnego czasu w Tajlandii oraz korzystanie z posiłków tajskich. Są one naprawdę smaczne, urozmaicone, i przy zastosowaniu się do przekazanych wskazówek, na pewno nie będziesz miał zatrucia pokarmowego.